1,80 m seksu, wiedzy, inteligencji. Panie, panowie, Anita Werner! Wielkie brawa! Brawo, brawo! Ty masz 1,80 m, prawda? 83. Mhm. Ja mam 1,89 m. Smarne, a już jestem w tym wieku, że wiesz. Mhm. Powiedz mi, to tak jak między przyjaciółmi prawie, jak całuje Bogusław Linda? Poleciałem piątkiem! No z tego, co pamiętam, to nie całowaliśmy się w Słodko-Gorzkim z Bogusławem Lindą. Nie? Całowałam się z Rafałem Morem. No ale jak całuję Mor, to nawet ja wiem, ale... Przecież w tym filmie grała czołówka, zresztą no, z tego słynął Pasikowski. No tam grali wszyscy. W klasie maturalnej nie było mnie miesiąc z kawałkiem w szkole, ale pani dyrektor To jest niesamowite, bo ja nie grałem w filmie, też mnie nie było miesiąc. Patrzeć mi kiedyś powiedział, że możesz należeć do tego pokolenia, które myli Reksia z Krycikiem. Tak podobno dziewczyny z bałut mają. Jak się wieszać, to tylko na bałutach. To prawda? Potwierdzasz? Napisałeś tą książkę z facetem, który jest profesjonalistą. Czyli jak się dzielicie pieniędzmi? Michał Kołodziejczyk! Brawo! Anita, Michał. Miło mi, że mam na imię Michał, bo najczęściej podpisują nas na zdjęciach Anita Werner z partnerem i ostatnio zacząłem się przedstawiać partner. Jak się czujesz w popkulturze? Bo to jest chyba twoje pierwsze spotkanie z tego typu widowiskiem. Pierwszy raz spotkałem popkulturę w 2003 roku, kiedy umówiliśmy się na wywiad. Ja go mam. Masz ten wywiad? Matko, jak wyglądasz? To nie jest moje zdjęcie. Jak możesz, spalto. Wsyp coś do środka i spalto. Ja zabierałem Anitkę przed pisaniem tej książki też na mecze. Zapraszałeś panią redaktor. Zapraszałem panią redaktor, troszkę mając obawy. Patrzy, miejsce puste, a ona stoi obok już tam grupy i krzyczy... Nobody likes us, nobody likes us, we don't care. Bo oni to śpiewali. Czy zostałeś kibolem? Ty nie dzwoniłeś do kolegów z Pragi Północ w ogóle? Ja też grałem w filmie. Pułkownik Kwiatkowski to nie? Kapral Wilk. Kapral Wilk, pamiętam. Miałem jedną... W mundurze szedłeś. Brawo, musiałeś oglądać. Kapral Wilk, Kapral Wilk, Anita Werner, Michał Kępa, wielkie brawa! Brawo! Ty jeździsz rowerem dlatego, że, nie wiem, wyrywasz na biedę? Przepraszam bardzo, rowery są drogie. A jak zima przychodzi? To na kupienie sobie ubrań. Nie masz takiego wrażenia, że twój... 100 euro. 100 euro? To musi być naprawdę ciepło. Ty mi mówisz, że ja na biedę wyrywam? No brawo! Bo ja jestem taki trochę... Ja to wszędzie pójdę. A ja też lubię, jak jest opłacone w życiu. Jak ja mam opłacone, to ja korzystam. Twoją mamą jest Beata Kępa, tak? Przyjmijmy na potrzeby tego programu, że jest, bo to zawsze mi to... Polityka jest straszną jędzą i bierze z ludzi to, co najgorsze chyba. Takie skoro jesteśmy przy polityce i przy jędzy... Ale mądrze zabrzmiałem. Bo... Ja nie wiem, czy jakieś książki bym nie napisał. Gdzie to można się skontaktować, żeby...